jesteś gotowy? Kamera poszła. Zbyszku, gramy. Co? Gramy. A, gramy. Witam w Twardym Resecie. No właśnie, nic nie słyszałem, ponieważ miałem w uszach takie maleństwa. To słuchawki, o których Wam za chwilę opowiem. Te małe słuchawki wyprodukowała amerykańska firma Bose. Jest to model QC20i. A i oznacza, że zostały stworzone do współpracy z iPhone'em. Słuchawki oczywiście zostały wyposażone w pilota z wbudowanym mikrofonem, a to oznacza, że bez problemu możemy przez nie prowadzić rozmowę telefoniczną. Ale nie to w nich jest najważniejsze. Wyobraźcie sobie, że są to pierwsze na świecie douszne słuchawki z aktywną redukcją hałasu. Hałas, który do nas z zewnątrz dociera w tych słuchawkach, jest redukowany na dwa sposoby. Pierwszy to fakt, że są one douszne i posiadają takie silikonowe końcówki, które wkładamy dość głęboko do ucha. I ten fakt powoduje, że już na tym etapie jesteśmy troszeczkę wyizolowani. Natomiast drugi etap to włączenie tak zwanej aktywnej redukcji szumu, czyli przeciwfazy. Powiecie, że taka technologia jest nam znana przede wszystkim z dużych nausznych słuchawek, gdzie Bose zmieścił całą elektronikę w tych maleństwach. Znaleźli na to sposób. Przewód słuchawkowy został wbudowany dość dużych rozmiarów w specjalny moduł, dzięki któremu funkcja noise cancelling w ogóle działa. Aby ją włączyć, musimy przesunąć ten przycisk lub uruchomić, a także wyłączyć tym białym przyciskiem na pilocie. Żeby całość działała, potrzebne jest zasilanie. Dlatego w środku, w tym module, wbudowana jest bateria litowo-jonowa, którą naładujemy w ciągu 2 godzin. Natomiast muzyki możemy słuchać przez 16 godzin, cały czas z redukcją szumu. Nawet gdy bateria się wyłączy, nadal możemy słuchać naszej ulubionej muzyki, ale bez funkcji noise cancelling. Podobno z tymi słuchawkami szczęka opada 2 razy. Sprawdzę to z naszym operatorem dźwięku, no bo jest to prawdziwy fachowiec. Tomek, wiesz co to jest redukcja szumu, prawda? Tak. No to masz tak, tę słuchawkę do lewego ucha. Włączamy. Bez redukcji szumu. Grają. Grają, grają. W miarę ładny dźwięk? Bardzo przyjemny. Przyjemny, dobra. Włączam redukcję szumu. No czad. Super. Sam siebie nie słyszę. A drugi raz szczęka opada, kiedy podaję, ile kosztują te słuchawki. Tomek, ile one kosztują? No nie wiem, 1000? Około 1300 zł. Ja te słuchawki miałem okazję przetestować w samolocie, w tramwaju czy w autobusie i wszędzie spisywały się doskonale. Nie dochodziły do mnie żadne szumy, żadne hałasy z zewnątrz. I pomimo wysokiej ceny i tego dziwnego trochę modułu, moim zdaniem ten sprzęt jest wart swojej ceny.